gościem Super Raportu pani profesor Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Co do istoty i symboliki tego spotkania chyba wszyscy się zgadzamy. Rzeczywiście było potrzebne, rzeczywiście podnosi morale Ukraińców na pewno. Zostało bardzo dobrze odebrane także przez główne władze. Ale ja troszkę o ten język, którym posługiwał się między innymi premier Mateusz Morawiecki wczoraj, chciałam panią zapytać. Zwrócił się do innych państw zachodnich pod tytułem nasi przyjaciele. Musicie się zastanowić, czy wasz komfort jest ważniejszy niż krew i łzy. Mówił właśnie w takim mocnym bardzo przekazem do innych państw zachodnich, do Włoch, jak słyszeliśmy, Niemiec czy Francji. Czy pani zdaniem to jest dobra strategia i czy rzeczywiście państwa zachodnie, przepraszam za potoczność sformułowania, trzeba uderzyć między oczy, czy jednak te dyplomacje powinny się robić w sposób zgoła inny? Czasami mam takie wrażenie, że rzeczywiście trzeba uderzyć między oczy, dlatego że ostatni pakiet sankcji, który został właśnie przyjęty, były tarcia i takie dyskusje na temat tego, czy warto przyjmować sankcje względem Federacji Rosyjskiej, jeżeli chodzi o dobra luksusowe. Dobra luksusowe, które dotyczyły dostarczania do Rosji diamentów, dostarczania do Rosji wysoko super samochodów, na przykład z Niemiec, czy dóbr luksusowych diamentów z Belgii. I naprawdę to były dyskusje bardzo zażarte, czy jednak nie pozostawić sobie takiej furtki zarabiania pieniędzy w kwestiach świetnych samochodów i pięknych naszyjników, bo przecież pamiętamy, jak właśnie rynek rosyjski jest pod tym względem bardzo chłonnym rynkiem, bo Rosjanie świetnie się ubierają i świetnie lubią wyglądać i to jest znakomity ten rynek. I jeszcze niedawno Deutsche Bank mówił o tym, że nie jest to pragmatyczne, cytuję, wycofywanie się z rynku rosyjskiego. Więc mam wrażenie, że czasami takie słowa są chyba może warte tego, żeby użyć i nie są takie zbyt daleko idące. Rozumiem. Pani profesor, tak. Jeżeli chodzi o to, co wydarzy się, miejmy nadzieję, po jak najszybciej zakończonej wojnie. Są w tej chwili, ja przynajmniej wyciągam taki wniosek po wielu rozmowach, które codziennie przeprowadzam, dwa obozy. Jedni twierdzą, że skończył się absolutnie świat, który znaliśmy przed 24 lutego 2022 roku i że te relacje między Federacją Rosyjską, ktokolwiek nie stałby jej na jej czele, a wolnym światem będą zupełnie inne. Drudzy twierdzą, że jak opadnie ten bitewny kurz, to wszystko wróci niemal do normy, czyli większość państw europejskich, zachodnich, tak jak Niemcy czy Francja, nadal będą prowadzić interesy z Federacją Rosyjską, bo pieniądze to jest sprawa najważniejsza. W którym obozie pani się znajduje, czy może gdzieś pomiędzy? Ja uważam, że wszystko zależy od tego, jak rozstrzygnie się wojna na Ukrainie. Dlatego, że właśnie mam wrażenie, że i Zachód, i w Rosji wszyscy nie doceniają Ukraińców. Zarówno Rosjanie, jak i Zachód uważali, że Ukraińcy szybko padną. Albo z punktu widzenia Rosji, że będą przyjmować Rosjan z kwiatami, a na Zachodzie uważali, że Ukraińcy szybko się poddadzą i że wojna się bardzo szybko skończy, bo właśnie przejdą do business as usual, czyli że trzeba... It's better to be red than dead. Tak, czyli to słynna doktryna z lat 80. jeszcze, tak jest, dokładnie. Tak, trzeba się szybko poddać, że przecież rosyjska nawałnica to jest rosyjska nawałnica i trzeba się temu wszystkiemu poddać. A okazuje się, że jedni i drudzy się mylą. Ukraińcy wiedzą, o co walczą, bo mają przykład zarówno z tego, jak jest pod wielkim butem rosyjskim, rosyjskie społeczeństwo i widzą, co dzieje się na Białorusi, jak Białorusini są traktowani przez reżim Łukaszenki. Więc oni wiedzą, o co walczą. Oni walczą o swoją wolność, ale walczą też o po prostu egzystencję własnych obywateli, o to, żeby w jakim
państwie żyli. Zachłysnęli się już tym, że można żyć w normalnych warunkach, normalnie egzystować. I tu nie chodzi o jakieś wartości typu demokracja, taki na wzór tego, co im wtłacza Zachód, tylko po prostu normalnie żyć. I teraz Zachód jest trochę zdziwiony tym, że właśnie jak to Ukraińcy tak długo się trzymają. I trochę wprowadza to w ich taki dziwny stan właśnie dyskomfortu, że no, rzeczywiście muszą z tą Rosją też inaczej postępować, no bo skoro Ukraińcy walczą, no to nie wypada Zachodowi się zachowywać w taki sposób jak dotychczas. Muszą też stanąć po jasnej stronie mocy, no bo skoro Ukraińcy walczą tak zażarcie i składają tę ofiarę tak dramatyczną, no to nie mogą sprzedawać luksusowych samochodów, nie mogą sprzedawać diamentów temu Władimirowi Putinowi. W związku z czym muszą także się inaczej zachowywać i także firmy zachodnie wycofują się z rosyjskiego toksycznego rynku właśnie pod presją własnych obywateli, bo zdajemy sobie sprawę, że to nawet nie chodzi do końca o te sankcje, które teraz nakłada Unia Europejska, ale ten właśnie ta presja społeczeństw zachodnich jest ogromna, nawet ważniejsza niż te sankcje, które nakładają instytucje europejskie. No tak, a śmierć wizerunkowa dla wielu firm byłaby znacznie gorsza niż wycofanie się z rynku rosyjskiego. Pani profesor, ale ja jeszcze bardziej chciałam się skupić na tych relacjach i właśnie na podstawie niektórych państw zachodnich, bo ja nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, ale od kilku dni już widać takie poluzowanie tego zacietrzewienia przeciw Rosjanom, które mieliśmy okazję obserwować przez ostatnie dni. Już nie ma jakichś takich bardzo mocnych deklaracji. Ja byłam absolutnie zażenowana konkluzjami i sposobem w ogóle tego wszystkiego, co wydarzyło się podczas szczytu w Wersalu, któremu przewodniczył prezydent Macron, że to wszystko jest jakieś takie no, niewystarczające, takie jakby naprawdę państwa europejskie nie zdawały sobie sprawy z powagi sytuacji. Ja wiem, że my zdajemy sobie zdecydowanie więcej jako Polacy, bo po pierwsze jesteśmy na pierwszej linii frontu, Ukraińcy są u nas, przyjeżdżają, my te informacje mamy z pierwszej ręki, graniczymy z Ukrainą, więc jesteśmy bliżej całej tej sytuacji, ale ja mam wrażenie, że państwa zachodnie no zbyt lekko podchodzą do tego, co się dzieje. Musimy zdawać sobie sprawę, że do każdej wojny społeczeństwa się przyzwyczajają. To jest taka kolej rzeczy, że do każdej tragedii, do każdej sytuacji społeczeństwa i my sami się dostosowujemy. To tak samo było w przypadku Syrii, tak samo było w przypadku konfliktów w każdym zakątku świata. Do takiej sytuacji nagłych, kryzysowych ludzie się adaptują, media też się adaptują, że w którymś momencie to schodzi z pierwszych stron gazet, w związku z czym także politycy, którzy na początku muszą jakoś zareagować, posypać głowę popiołem, powiedzieć, że no, to jest bardzo ważny problem, popełniliśmy wiele błędów, ale później próbują zaadaptować się i wrócić do punktu wyjścia, do stałych takich torów, w których funkcjonowali dotychczas. To dużą rolę właśnie odgrywają te nastroje społeczne i te nastroje społeczne trzeba będzie podgrzewać, dlatego że nie można odpuścić Rosji to, co ona robi teraz na Ukrainie, bo mimo tego, że nie posuwa się w takim tempie, jakby chciała, ale jednak posuwa się powoli, w szczególności jeżeli chodzi o południe Ukrainy i mozolnie zdobywa kolejne miasta. No ale przede wszystkim mści się po prostu na ludziach za to, że nie robi postępów, jeżeli chodzi właśnie o kwestie na przykład zdobywania największych miast, no bo to już jest no, absolutne ludobójstwo i zbrodnia wojenna. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, tym bardziej, że jak wiemy Trybunał w Hadze już zaczyna postępowanie w tej sprawie. No tak, ale zdajemy sobie sprawę, że jeżeli chodzi o przenoszenie tej jakby wrażliwości społecznej na Zachód, a co za tym idzie, punkty procentowe dla wyborców i później dla polityków, to też rzeczywiście będzie to słabło. I tutaj siła mediów, siła takiej wrażliwości społecznej, która będzie przenosiła się na Zachód, będzie rzeczywiście słabła. Ale to myślę, że załatwi za nas Putin, tutaj tak mówię w cudzysłowie, dlatego że
zdecydowanie on będzie eskalował te działania zbrojne, niestety, względem ludności ukraińskiej i te zdjęcia z Ukrainy będą jeszcze bardziej dramatyczne i na pewno ta presja społeczna będzie jeszcze rosła również w Europie Zachodniej, a co za tym idzie również względem polityków zachodnich. No ale do kiedy, pani profesor? Znaczy do kiedy będzie taka sytuacja, że da się Putinowi szansę i możliwość na to, że on tę agresję będzie eskalował, że w dalszym ciągu Ukraińcy będą przez armię rosyjską mordowani? Kiedy przyjdzie taki punkt zwrotny, pani zdaniem? Co się musi wydarzyć, żeby to zatrzymać? Znaczy, w moim przekonaniu Rosjanie, rosyjskie władze tak jak rozmawialiśmy, nie wygrają tej wojny. To będzie wojna długotrwała, która na wycieńczenie i rosyjskich żołnierzy Ukraińcy nie poddadzą swojego terytorium. To będzie wojna partyzancka, w której Rosja ugrzęźnie i ugrzęźnie na wiele lat, już ściąga bojowników z całego świata po to, żeby móc nie tracić, tutaj też cudzysłów, swoich żołnierzy. Przesilenie społeczne będzie miało miejsce, będzie miało przesilenie gospodarcze i Rosja już będzie izolowana. No dobrze, pani profesor, przepraszam, wejdę w słowo, bo mówi pani, że to będzie wojna długa, wojna wycieńczająca, wojna partyzancka, tylko taka wojna jest bardzo droga. Według wielu Rosja jeszcze w tym tygodniu albo w przyszłym oficjalnie stanie się bankrutem. Więc z czego będzie finansować tę bardzo brutalną, wyniszczającą i długotrwałą wojnę? Rosja jest w stanie funkcjonować długo za niskim kosztem, dlatego że jeszcze jesteśmy uzależnieni i na razie ci zachodni europejscy politycy nie są gotowi odciąć Rosji od najważniejszego źródła dochodu, czyli surowców energetycznych. Dopóki Europa Zachodnia, w tym także Polska, nie odetniemy Rosji od źródeł energii, w szczególności ropy naftowej, na której Rosja najwięcej zarabia, w tym momencie nie będziemy w stanie na nią nacisnąć najbardziej. No dobrze, to teraz jak pani na przykład wyobraża sobie, albo czego inaczej, czego by pani oczekiwała jako obserwator, jako ekspert w tej dziedzinie, podczas przyszłotygodniowego nadzwyczajnego szczytu państw zrzeszonych w NATO. Wiemy, że ten szczyt ma się odbyć w Brukseli. Wiemy, nie trudno się domyślić, że będzie dotyczył rosyjskiej inwazji w Ukrainie. No ale teraz pytanie, jakie konkluzje, jakie ruchy powinny zostać poczynione w trakcie takiego szczytu? No bo rozumiem, że nie zwołuje się go dla samego zwoływania i udawania, że się podejmuje jakieś decyzje. Ten szczyt był przygotowywany w takim kontekście, że głównym zagrożeniem dla NATO będą tak naprawdę Chiny, bo Amerykanie było wiadomo, że próbują NATO skierować w kierunku chińskiego zagrożenia, ale już widać, że to będzie się zmieniało, że punkt ciężkości znowu zagrożenia dla Sojuszu Północnoatlantyckiego będzie powrót do tradycyjnych zagrożeń dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli właśnie Rosji. Ale wydaje mi się, że będzie albo pokazanie, że łączy się te dwa autorytarne systemy sojuszu, w cudzysłowie, bo to nie jest taki do końca sojusz, czyli taka pogłębiona współpraca autorytarnych reżimów Rosji i Chin jako zagrożenia egzystencjalnego dla państw demokratycznych. Rosji i Chin, które będą w przyszłości zagrożeniem dla państw demokratycznych, państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Myślę, że będzie kontynuacja dotychczasowej praktyki, czyli właśnie wzmocnienia wschodniej flanki NATO, bardzo jasnego sygnału dla Federacji Rosyjskiej i także jasnego sygnału dla Chin, żeby nie wykorzystała momentu, żeby rozciągnąć na przykład front dla zachodniego świata i nie próbowała na przykład swoich działań militarnych wobec Tajwanu. No właśnie, bo tutaj Chiny tak czy inaczej wydaje się, że staną przed wyborem, pewnie którego nie chcą bardzo dokonywać, czyli albo wesprzeć Rosję, albo wesprzeć świat zachodni i czekać, aż Rosja się wykrwawi. Wydaje się, że ten moment zbliża się wielkimi krokami.
No tak, Chiny próbują grać taką podwójną rolę, cały czas mówią o tym, że trzeba rozwiązać sprawę Ukrainy, kryzys Ukrainy, w ogóle nie używają słowa Ukraina jako państwo, cały czas tylko mówią o tym, że to jest kryzys ukraiński, sprawa Ukrainy, to jest bardzo ciekawe, ale także próbują odcinać się od właśnie pomocy Rosji. Widać wyraźnie, że Rosja staje się państwem toksycznym, nawet dla jej sojuszników, oprócz Białorusi, sojuszników na przykład w Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Kazachstan czy Armenia też się próbują dystansować od państwa rosyjskiego, ale dla Chin będzie to takim państwem, które nie chce być wciągnięte w tę awanturę wojenną, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że Chiny także mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za tę inwazję, co może nie tylko dla jej wizerunku mieć problemy, ale również i dla jej gospodarki. Chiny mogą skorzystać, owszem, na tej zawierusze wojennej w perspektywie ekonomicznej, ale jeszcze nie teraz. Pani profesor, to teraz bardzo ważne słowa, dosłownie sprzed kilku minut i prośba o ich interpretację. Mówimy o ministrze spraw zagranicznych Rosji Siergieju Ławrowie, który stwierdził w ten sposób, to jest dokładny cytat. Jest pewna nadzieja na osiągnięcie kompromisu w rozmowach między Rosją a Ukrainą. Nie wierzmy Siergiejowi Ławrowowi ani w jedno jego słowo. Czyli to, co ma na celu rzucenie w przestrzeń publiczną takiego zdania? Ja zawsze, trzeba zawsze odwrotnie patrzeć na to, co mówi Siergiej Ławrow. Czyli jeżeli Ławrow mówi, nie będziemy atakować Ukrainy, zawsze trzeba dodać nie. Czyli jeżeli mówi, że nie będziemy atakować, to znaczy, że będziemy atakować. Czyli nie ma szans na porozumienie, idąc tym tokiem myślenia, tak? Nie, dokładnie. Nie ma szans na porozumienie z Ukrainą. Rosja będzie tylko i wyłącznie eskalować działania zbrojne na Ukrainie po to, żeby zmusić ją do pełnej kapitulacji. No ale nie zmusi, nie ma na to szans w ogóle, ani opcji. No przynajmniej na to wygląda na razie. Rosja nie cofnie się przed niczym. Jeżeli obserwuje się media rosyjskie i wypowiedzi rosyjskich polityków, Rosja jest w pełnej euforii sukcesu, jeżeli chodzi o operację ukraińską. Pani profesor, bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo ciepło panią pozdrawiam. Profesor Agnieszka Legucka, Polski pozdrawiam. Instytut Spraw Międzynarodowych, państwa gościem. Pozdrawiam i do zobaczenia.